Uchwały zarządu w sprawie opiniowania wstępnego harmonogramu inwestycji miejskich w roku 2013. Paragraf 1. Rada Dziewięćdziesiątych Kluwodrza negatywnie opiniuje wstępny katalog inwestycji miejskich na rok 2013 ze względu na brak inwestycji na terenie dzielnicy 5 Kluwodrza. Paragraf 2. Rada Dzielnicy 5 Kluwodrza wnioskuje o umieszczenie we wstępnym katalogu inwestycji miejskich zadań. Przebudowa ulicy Lea zgodnie z wykonanym projektem, przebudowa parkingów i chodnika wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej przy ulicy Królewskiej w Krakowie na odcinku pomiędzy ulicą Smoluchowskiego a ulicą Nowowiejską, ulicą Urzędniczą a ulicą Urzędniczą oraz przebudowa parkingów na odcinku pomiędzy ulicą Nowowiejską a ulicą Urzędniczą. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Brak jakichkolwiek inwestycji miejskich na terenie dzielnicy 5 Kluwodrza budzi niezadowolenie społeczne mieszkańców, więc w celu uniknięcia sytuacji konfliktowych należy wykonywać inwestycje miejskie również w Kluwodrze. Nie mamy tutaj tego pisma, ale zasadniczo tutaj to opiniowanie wstępnego katalogu inwestycji miejskich ma na celu rozpoznanie, które inwestycje mogą wzbudzić jakieś kontrowersje wśród mieszkańców, społeczeństwa i tak dalej. No więc no tutaj siłą rzeczy jedynie właśnie brak tych inwestycji może wzbudzić takie negatywne opinie i takie niezadowolenie społeczne. No i trudno się tam udziwić, nie wiem jak Państwo, ale moje niezadowolenie jako przedstawiciela społeczeństwa jest bardzo wysokie, jeżeli my od wielu lat wnioskujemy o umieszczenie w budżecie miasta Krakowa newralgicznej arterii komunikacyjnej, jaką jest ulica Królewska i ciągle ta ulica Królewska nie może się znaleźć w tym budżecie, chociaż nie są to wieluset milionowe inwestycje. Podobnie sprawa się ma z ulicą Lea, która w tym budżecie już znajdowała się dwukrotnie i dwukrotnie została z niego ściągnięta, a no, wszyscy doskonale wiemy, w jakim stanie znajduje się ta ulica. Ale tak a propos, panie przewodniczący, Królewska kiedyś była remontowana, natomiast Lea jeszcze bardzo, jeszcze Dzierżyńskiego chyba 40 lat była nie remontowana. To jest na pierwszym miejscu bardzo na Królewskiej w latach 90. było to. No, Królewska była remontowana. Około 97. 97 dokładnie, bo wtedy była powódź i wtedy też była remontowana Królewska, były te węgierskie podkłady kładziane. Właśnie. Ale to też było na ograniczonym odcinku, ponieważ to się zakończyło na ulicy Nowojejskiej. Nie, na ulicy Galla się zakończyło i od Galla już nie. Tam chodnik jest w stanie katastrofalnym, a jest go tam parę hektarów. Także żeby porywała się na tę dzielnicę, no to jest coś podobnego, jak mamy do czynienia tutaj z ulicą Szymanowskiej, Wojcinem, Kącikiem. Bo jednak budżet dzielnicy jest w ogóle nieproporcjonalnie mały w stosunku do takiej. Nie widzę więcej zgłoszeń, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.